Szalony Joe poprowadził was w głąb ruin klasztoru, które stanowią taką bazę na tej wyspie. I widzicie, wasze oczy umią dostrzec tego typu rzeczy, że to w środku, mimo że na zewnątrz się nie wydaje, to w środku to jest prawdziwa twierdza. Widać w różnych miejscach możliwe do zastawienia pułapki, różne takie zastawione przestrzenie, które ułatwiają obronę. Szalony Joe uśmiecha się do was, on jakoś nie próbuje tak to wszystko zrobić, tak was przeprowadzić, żebyście tego nie zobaczyli i nawet może ku waszemu zdziwieniu w pewnym momencie sięga ręką po leżący gdzieś taki kosz pełen pomarańczy i wręcza tobie, Lucia, z uśmiechem mówiąc, może się przyda. Tak, z lekko zdziwioną miną, ale dlaczego nie? Ja kiwam do Lucii, że to wspaniały pomysł. Trzymam zatem kosz pomarańczy. Szalony Joe, jakby to była taka najzwyklejsza czynność, taka wręcz jakaś tradycyjna przy powitaniu, prowadzi was w głąb, nieco niżej schodami, gdzie kiedyś były podziemia, może tutaj była jakaś winnica, jakiś magazyn. No teraz zostało to trochę przearanżowane na takie niewielkie cele, tak jakby rzeczywiście tutaj ci lokatorzy przewidywali, że co jakiś czas może wrzucą tutaj jakiegoś więźnia. On do was mówi, no dobra, ona jest tutaj, za tymi drzwiami. Nie jest związana, bo uznałem, że już trochę bez przesady. No, lubię dziewczynę i nie chcę być taki niemiły względem niej. Tutaj, macie klucz, gadajcie z nią ile chcecie. Ja będę czekał na górze, jakby co. Dzięki ci, szalony Joe. Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że mogę wam pomóc. I odchodzi. Przejmuję ten klucz, patrzę na pozostałych, czy wyrażają, nie wiem, chęć pauzy, czy raczej wchodzimy. Myślę, że im szybciej załatwimy tę sprawę, tym będzie lepiej. Ależ piękne owoce. Ciekawy zwyczaj, ciekawy zwyczaj. Otwieram te wrota. To jest niewielki pokoik. Trochę minimalistyczny, gdyby to był zwykły pokój do życia, ale zdecydowanie lepszy niż taka prosta cela, dlatego że jest tutaj łóżko w miarę normalne, jest nawet krzesło z obiciem, które musiało być zrabowane z jakiegoś bogatego statku, bo rzadko zdarzają się takie złote guzy na krześle w celi. I jakaś taka niewielka szafeczka na rzeczy osobiste. I właśnie na tym krześle siedzi Lucia, przepraszam, siedzi Greta. Ty, Lucia, ją poznajesz. Wy też możecie mniej więcej kojarzyć, jak ona wyglądała, bo listy gończe były rozwieszone po całej labuce. W ogóle praktycznie jakby nie zarejestrowała waszego wejścia. Ona ma na twarzy takiej okrągłej twarzy młodej osoby, na którą opadają rude włosy, wymalowane coś, co jasno określacie jako ból, smutek. Ona dopiero po kilku chwilach gdzieś tak rzuca na was spojrzenie, ale nawet nie patrzy dokładniej, kim jesteście. I ty, Lucia, kiedy na nią patrzysz, to dość mocno mimo wszystko, mimo tego, że tak długo ją ścigałaś, jakoś się z nią utożsamiasz, bo pamiętasz, jak sama kiedyś byłaś w podobnej stanie. I ona też wydaje się być całkowicie zdradzona, opuszczona, mająca gdzieś w sobie taką pustkę. Czy ona wygląda jakby była w jakiś sposób, nie wiem, ranna, pobita, ma opuchniętą twarz? Nie, nic z tych rzeczy. Wygląda całkiem zdrowo. Ma na sobie swój ubiór, taki skórzany, podróżniczy strój. Nie wygląda, żeby jej cokolwiek dolegało. Dzień dobry, Greta Lehmann. Ona jest kapitan Katie Musa. Ona tak dopiero kiedy usłyszała twój głos, tak lekko się wzdrygnęła i zwróciła na was uwagę. Przede wszystkim patrząc właśnie na Katiego i na Lucię. Gratuluję. Osiągnęliście wasz cel. O! Ja podchodzę. Podchodź, podchodź.
stawiam tak, jakbym sobie zorientowała się, że dalej trzymam ten kuriozalny kosz pomarańczy, stawiam go gdzieś na podłodze tej celi, tego pokoju. I z głosem, w którym nie ma specjalnej satysfakcji, mówię, zostałaś chyba tutaj całkiem sama. Proszę cię. Możecie mówić różne rzeczy, ale... Może to jest moment, żeby... Ale przynajmniej nie próbujcie mnie... Przemyśleć swoje dotychczasowe wybory. Nie próbujcie mnie jeszcze bardziej zranić. Nie naigrywajcie się ze mnie. No Greto, nie ma co naigrywać się rzeczywiście. Zabierzemy cię stąd. Już musiała w lobudce odpowiedzieć na kilka pytań. Tak podejrzewam, droga i wspaniała Lucio. A czy ona jest podobna do tej kobiety, która pytała mnie o drogę? Tak, to ona. Słuchajcie, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli... A to ma znaczenie. Ja bym uciekała stąd mimo wszystko. A cóż w planach ma twój brat Markus? Obawiam się, że sama chciałabym wiedzieć, ale... Ale on już przecież... nie chciał się tym ze mną podzielić. Greto, ale z czymś się podzielił. Szalony Joe powiedział nam o tym, że szepnął ci coś do ucha. Że wasze spotkanie było bardzo gorące, tak jak pogoda w miejscu, z którego pochodzę. Wszystkie bardzo warte są te słowa, ale ty chcesz go zabić, prawda? Chcesz się zemścić za to, co zrobił tobie, albo w zasadzie, co chciał tobie zrobić, co nie? Na pewno chciałbym stanąć z nim raz jeszcze twarzą w twarz w sytuacji, w której będę gotowy do walki, a nie zaskoczony nią. Czyli co? A co ty chcesz zrobić? Ja spojrzałem na Ketę. Och. Nie widziałam, znaczy nie wiedziałam o prywatnych zatargach. Lucia Montini to jeszcze jest opowieść, która trwa i chciałem ci ją przedstawić w całej krasie. Ale teraz, nie chcąc, żeby były jakiekolwiek cienie w naszej relacji, musicie wiedzieć, że Markus próbował mnie skaptować do swojego ruchu podziemnego. Jednak Ketty Musa nie był tym zainteresowany i odmówiłem. W związku z czym on napadł na mnie i dlatego tak. Chcę stanąć z nim twarzą w twarz i sprawdzić, kto tu kogo powinien napadać. Ale pomijając personalne zatargi, to nie Greto, nie chcemy go zabić. Chcemy nie doprowadzić do tego, co planuje, wykorzystując koronę. I chcę zobaczyć, jak ona reaguje na tą nazwę, czy... Ona się tak wręcz wzdrygnęła i spojrzała na was w tym momencie bardziej badawczo i mówi: wiecie coś o tej koronie? Tak, że była w mojej pracowni, dopóki mi ją nie skradliście. Nie o to. Pytanie, czy wy wiecie tak naprawdę coś na ten temat? Bo Lynn jako naukowiec ma szansę dowiedzieć się więcej i szansę zrozumieć, jak to działa, a ktoś, kto nie ma pojęcia... Tak. Nawet próbując wykorzystać w konkretnym celu, może po prostu doprowadzić do zagłady. Tak, wiemy. Więc co o tym wiecie? Wiem, do czego to służy i dlatego powiedziałam, że najlepiej gdybyście uciekali stąd jak najdalej i... To w zasadzie wszystko, co mogę wam powiedzieć. I powiedz zostawili mi. Labukę na pastwę tego? Jeżeli chcecie zginąć, to proszę, ale nie powstrzymacie tego, co Markus zrobi za pomocą korony. I wy mieliście czelność oskarżać Alendę o to, że nie dba o społeczność Labuki i ma na celu tylko własne dobro? Naprawdę wy? Ty, która teraz to mówisz? Ja miałam inne plany. Myślałam, że Markus ma takie same, ale okazało się, że mój brat mnie zdradził. To jakie miałeś plany? Żeby... wziąć to do Eizen i dać naszemu kraju to, na co zasługuje, czyli chwałę, którą utracił dawno temu. W takim razie
korona miała być tylko symbolem? Nie. Korona to jest... co ona robi? Widziałeś, co robi korona. Widziałeś to w kompanii atabińskiej. Co? Co się stało tam? Powiedzcie mi, co się stało, to powiem wam o koronie. Dotarliśmy w takim razie... naszym statkiem do wyspy Wulkan Nieszczęść. Zostaliśmy tam dwa zamrożone lodem statki. Co? Oraz ciała zarżniętych wojowników kampanii atabijskiej. Niektórzy z nich także możliwe, że zostali najpierw zamrożeni. A jak zamrożeni? Lód, który nie roztapiał się pod wpływem gorąca bukańskiego słońca. To nie było działanie korony? Nie. Ale... Mój Boże, w co on się wplątał? To jak według ciebie ma działać korona? Pamiętacie, znacie tą legendę, jak kardynał Ordunes chciał odbić... A w zasadzie opowieść, bo to była prawda. Jak kardynał Ordunes chciał odbić wyspę po tym, jak stracił kontrolę nad nią i bukanierzy udawali tego potwora? Tak, oczywiście wszyscy to znają na Labudce. To ten potwór istnieje naprawdę. To znaczy oni wtedy go udawali, ale głęboko, w najgłębszym punkcie morza jest śpiący potwór. Największa istota chyba, jaka kiedykolwiek żyła na tej ziemi. On wygląda jak wielki, naprawdę olbrzymi wieloryb i ma mnóstwo macek. Jest jakby połączeniem Lewiatana i Krakena z tych różnych opowieści żeglarskich. A korona? Korona pozwala mieć nad nim pełną kontrolę, sterować nim, jakby był lalką poruszaną za pomocą nitek. Każdy, kto widziałaś ją założy. Tego potwora? Ja się lekko wzdrygam na te nitki. Tak. On spał, ale dzięki tej koronie można... Założyłaś ją na głowę i dzięki niej mogłaś widzieć go śpiącego na dnie? Nie, trzeba go najpierw obudzić i nie wiem jak, ale Markus mówił, że wie jak to zrobić. Żeby się tam dostać, trzeba przejść przez pewien portal. Nie wiem jak, ale Markus umiał go otworzyć. On ostatnio był coraz bardziej szalony. Bałam się zadawać mu więcej pytań niż było to potrzebne, ale... Ale widziałem tego potwora i ten potwór, każdy kto go posiada, ma pełnię władzy. Można zniszczyć każdą flotę, każdy statek kupiecki. Można stworzyć blokadę portu na długie miesiące albo nawet lata. Nagiąć każdego do swojej woli. Greto, chciałabyś, żeby tak się stało? Chciałabyś, żeby ten potwór został wybudzony? Tak, chciałem tego. Dla mojego kraju, dla moich ludzi. Ale mój brat, widać, chce czegoś innego i boję się nawet myśleć, jakie są jego plany. Nikt nie powinien posiadać takiej władzy. Nie bez powodu takie istoty śpią. Marnujemy tu czas. Zamykam swój notes. Zabierzmy ją na statek. W sumie to jeszcze jedno pytanie. Okej. No, co? Czy znasz ciemiernika? Interesujące. Ja chwytam jedną z pomarańczy. Chciałbym kucnąć przed nią, tak żeby spojrzeć twarzą w twarz i obieram ją, tą pomarańczkę. Raz, że chciałbym zobaczyć, jak ona reaguje na to. Z jakiegoś powodu nam ten szalony Joe dał kosz pomarańczy. A dwa, że chcę jej zadać też jeszcze jedno pytanie.
Ona tak zdziwiona trochę na ciebie patrzy. Wydaje się to naprawdę takie nietypowe zachowanie. Mhm. Tak jakby czeka na to, co będzie dalej. Greto, pokieruj nas. Gdzie on popłynął? Twój brat. I co? Zabijecie go? Nie. Nie potrafię obiecać ci, że go nie zabijemy. Jeśli rzuci się na Lucie Montini, zrobię wszystko, żeby nic jej się nie stało. Ale naszym celem na pewno nie będzie zabicie go. Naszym celem jest nie wybudzanie tego stwora i przejęcie korony. A żeby... Spoglądam tutaj na ducha, a potem na Wina. A żeby wpadła w powołane ręce. Mhm. Dobrze, poprosiłbym cię o rzut w tym momencie. O rzut? Tak. Akurat mam kości. Wspaniale. I teraz tak, sądzę, że jest to panasz jako cecha, a jako umiejętność albo tutaj możesz wybrać, czy convince, czy empathy, czy tempt. Chyba empathy, jak mi się wydaje. Ja bym wziął empathy, dlatego, bo chciałem troszeczkę tej bliskości i takiej, takiego ciepła, intymności w tej rozmowie, bardziej niż namawiania jej. Tak, i teraz tak, jeden sukces jest ci potrzebny, żeby przekonać ją do tego, żeby faktycznie was pokierowała. Zagrożenie jest, konsekwencje jest takie, że ona mimo wszystko może nie zaufać ci i uznać cię za kogoś, kto jest takim zręcznym manipulatorem i może próbować w przyszłości, bliskiej nawet przyszłości, coś nawet pokrzyżować wam plany, czy po prostu wejść wam w drogę. A szansa jest taka, że z kolei naprawdę cię może polubi to za dużo, ale gdzieś nawiąże się taka nić zaufania. Tylko, że żeby mieć, wykorzystać tą jakby szansę, to trzeba najpierw obejść zagrożenie, nie? Oczywiście, że tak. Mam w sumie 6 kości. 3 z panaszu i 3 z empatii. 9, 4, 8, 8, 6, 5. I zbieram dychy, tak? Tak. 6 i 4. No to są 3. Mhm. Jako, że masz poziom 3 na empatii, to możesz przerzucić jeszcze jedną kostkę. Czyli jakby dorzucić w zasadzie. A nie, przerzucić, tak. Czyli jakiś najniższy wynik. Absolutnie mi to nic nie da. Bo... Okej. Okay. Czyli masz 3 sukcesy? Powtórzyć. Mam 3 sukcesy. Super. Czyli rozumiem sukces, ominięcie tej przeszkody i wykorzystanie tej szansy, tak? Tak, jak najbardziej. To wykorzystanie szansy niechaj rozpocznie się tym, że jak kończę pytanie, to mam już obrany ten owoc i przekazuję jej trochę. No, skoro jest tutaj więziona, to możliwe, że po prostu ma ochotę na coś przyjemnego i słodkiego. Mhm. Ona tak może... Przez to, że czuje się gdzieś taka opuszczona, niepewna, to cieszy ją to, że ktoś okazał jej odrobinę sympatii, a nie tylko takie pytania same w sobie jej zadaje. I bierze tą pomarańczę, tak przez chwilę lekko się uśmiecha, ale bardzo szybko ten uśmiech znika i mówi: Jeżeli i później chwyta cię swoją dłonią za twoją dłoń, obiecasz, że nie będziesz... Nie będziecie wszyscy chcieli zabić Markusa, co najwyżej po prostu nie pozwolicie mu zrobić czegoś głupiego, to pomogę wam. Sięgam ci na honor Keti Musy, pochodzącego z Manden Kufamaby, że nie będzie naszym celem upolowanie twojego brata, a raczej doprowadzenie przed oblicze sprawiedliwości. Masz też moje słowo. No. Prosto, uśmiechając się lekko do tego stałego słowotoku mojego ulubionego kapitana. Ona kiwa głową i mówi: chyba nie mogę wam nie uwierzyć. I zjada tą pomarańczę. Dobrze, możecie mnie nie związywać? Jeśli ty z kolei obiecasz, że nie wykorzystasz tego, aby uciec. Nie, nie ucieknę. To w zasadzie powinniśmy się śpieszyć, bo Markus, on już mógł obudzić tego potwora. Jeżeli to zrobił, to znaczy, że wszystkie nasze szanse są stracone, bo wtedy
będzie miał władzę taką, jaką tylko sobie zamarzy. Chodźmy więc. Wyciągam rękę, żeby mogła sobie wstać. Bo nie wiem, tak dla asysty. No i chyba bym się kierował ku wychodzeniu. Mhm. Jeśli... Pływamy. Jak kapitan Musa podawał rękę Grecie, to ja po prostu wychodzę już z tej klitki i udaję się na statek. Mhm. Ja biorę pomarańcze, chyba że Lucia Montini bierze je. Ja ci pokazuję, że są w pełni dla ciebie i widzisz, że trochę z jednej strony od razu patrzę na to, że Łyn tak wyszedł bez słowa i widać jakiś taki wyraz troski na mojej twarzy. Dziwnie się ostatnio zachowuje, tak od kiedy utracił ten artefakt, coś jakoś mnie to martwi. A z drugiej strony... Wypowiadasz to, przepraszam, czy to jest treść twojej... Myślę, że znasz mnie na tyle, że czytasz tę treść w moim spojrzeniu. Bez problemu. Mhm. No ale jako, że staram się, nie wiem, iść ramię w ramię z Gretą, to nie podejmę tego tematu teraz przy niej. Mhm. Wy zatem wychodzicie na powierzchnię, gdzie czeka tam szalony Joe, który spokojnie sobie pyka fajkę. Uśmiecha się na wasz widok, mówi: no to jak? Wszystko w porządku? No. W jego nastawieniu nic się nie zmieniło. Nie, dalej jest bardzo przyjazny dla was. Gdyby nie twoje pomarańcze, to pewnie by się nie udało, tak? To może chcesz jedną? Spokojnie, przyjacielu, mam ich w nadmiarze. Oddalimy się teraz z twojej wyspy. Bardzo dziękujemy ci za gościnę i pomoc. Bierzecie dziewczynę? Bierzemy. O, jesteś w porządku. Uważajcie na nią. To znaczy, nie to, że coś wam ma zrobić, tylko postarajcie się, żeby nie stała się jej krzywda. I tak już się wystarczająco nacierpiała przez ten ostatni czas. Ja zbliżam się... Pocieszy, nie jedzie z nami jako więzień. Po prostu zdecydowała się nam towarzyszyć. Zbliżam się tak jakby, żeby bardzo blisko mieć jego oko przy moim oku. I pytam, to twoja przyjaciółka? Wszyscy są moimi przyjaciółmi. No może poza tymi, którzy są moimi wrogami. A Markus jest twoim przyjacielem czy wrogiem? Chcesz coś zrobić z Labuką? No, Greta nie była zbyt rozmowna, ale coś napomknęła, że jakieś głupoty mu w głowie. No cóż, mam nadzieję, że ty, drogi kapitanie, postarasz się, żeby do niczego złego nie doszło i żebyśmy dalej mogli żyć w spokoju i szczęściu, co? Oczywiście. No. Bo z całą pewnością ty jesteś moim świetnym przyjacielem. Biorę to za zaproszenie na uroczystość po zakończeniu tej przygody. Odbędziemy ją tu, na twojej wyspie. Zapraszam. Ja się tak żartobliwie dworsko kłania i podaję ci rękę. Dobrze. Przepraszam, że tak długo... Ale już jestem gotów do odpłynięcia. Ja się żegnam bardzo zdawkowo z szalonym Joe, gdzieś kiwnięciem głowy i widać po mnie, że jestem bardzo jakaś taka kwaśna w tym momencie. I jak tylko będziemy na statku, oczywiście nie opóźniając już wypłynięcia, jak już będziemy na kursie, na pełnych falach, to będę szukać momentu, żeby porozmawiać z kapitanem na osobności. Będę go szukać. To tak, no ustalmy tylko jedną rzecz. Ten szyk od osób odchodzących od szalonego Joe zamyka duch, który zatrzymuje się przy nim, podchodzi do niego tak bardzo blisko i mówi tak, żeby to on słyszał. Uklęknij, Jose Castellano, i przyjmij błogosławieństwo jak kiedyś. Być może ty zrezygnowałeś z Boga, ale Bóg nie zrezygnował i nie zapomniał o tobie. Jest w tobie jeszcze dobro. Przyjaciół. Staruszku, o co chodzi w tym żarcie, bo chyba nie nadążam trochę. Znasz mnie, a ja znam ciebie. Co? Przecież... Nie. Nie, przecież ty umarłeś. Klęknij i przyjmij błogosławieństwo.
Ale to... Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech mnie Dunder świśnie, to naprawdę ty? To znaczy, co, upozorowałeś swoją śmierć? Czy... Nie, nie jesteś... Jestem duchem. Chodzę. Widzisz, on się przeżegnał, tak jakby chciał trochę odpędzić cię tym znakiem wiary. Piraci zazwyczaj są, żeglarze są dość mocno zabobonni. I on tak, nie chcąc ryzykować twojego potencjalnego gniewu, faktycznie to robi. Ja mu błogosławię, tak z namaszczeniem. Kładę mu rękę na ramieniu, tak ściskam go, żeby mu dodać otuchy i odchodzę. On tak mówi... Nie, żeby coś. Tamte czasy nie były tak złe. Ale jakbyś po tym wszystkim wybrał inną destynację niż moją wyspę, pomodlę się za ciebie wtedy. To Bóg da, to będzie. No tak, jak zwykle nic nie zrozumiesz. Okej, i teraz tak. Greta... Kiedy już jesteście na statku, mówi wam, gdzie macie płynąć. I mówi, że macie płynąć do miejsca, które jest na wielu mapach zaznaczone, mimo że nie jest to ani wyspa, ani żaden kawałek lądu, a jest to najgłębszy punkt morza. Jest to miejsce związane z wieloma legendami, bo chodzą słuchy, że tam zawsze wiatry są niespokojne, a fale kilka razy wyższe niż kawałek dalej. Mimo że pogoda na to nie wskazuje, to bardzo często rozpędza się tam tak różne warunki atmosferyczne, że większość statków, które są na tyle nierozsądne, by tamtędy płynąć, szybko znika pod powierzchnią wody. I raczej tam nie spotkacie żadnego innego statku. Wiecie też, że jeżeli tam wpłyniecie, to trzeba się mieć na baczności, bo samo dopłynięcie do tego najgłębszego punktu jest już wyzwaniem dla żeglarza. Będziecie tam płynąć około dnia i to jest ten czas, jeżeli chcecie zagrać jakieś sceny, jeżeli chcecie coś zrobić właśnie przez ten dzień żeglugi, to teraz jest ten moment. To najpierw pytanie do Łyna, czy coś chce zrobić, nie wiem, rozmawiać z Gretą, bo ja nie chcę tutaj zabierać kolejki. Greta jakby staram się słuchać i jakby jednocześnie jakby ignorować, żeby nie przerzucać na nią swojej złości przez to, co mi zrobiła, i zajmuję się jakby troszeczkę bardziej kartografią, bardziej patrzę na punkt, jak najłatwiej byłoby wypłynąć z tego najgłębszego punktu, jeśli dobrze sobie zapisałem. No i ogólnie tak patrzę jakby strategicznie, może tak jakby jakby po prostu zajmuję sobie jakiś tam kącik z mapami i próbuję sobie to obmyśleć, co tam można spotkać mniej więcej. Jasne. Już nie od strony morza, tylko na przykład od lądu i odwrotnie. No to w momencie, kiedy Łyn znajduje sobie jakieś miejsce, żeby w nim zasiąść i skupić się nad czymś, to Lucia miota się po pokładzie, jak zamknięte w zbyt małej klatce dzikie zwierzę, co na pewno zwraca uwagę tych, którzy potrafią patrzeć. Wygląda, jakby mówiła coś do siebie w głowie i rzeczywiście wypatruje momentu, kiedy będzie mogła porwać kapitana i... No wygląda tak, jakby chciała wylać z siebie to, co tam jej się w głowie, czy w sercu, czy w duszy kłębi. Więc pytanie, czy zauważając to, kapitan będzie poszukiwał, czy unikał spotkania? Unikał? Proszę cię. Nawet pozwoliłbym sobie na pewien fortel, w którym ty w tych swoich emocjach mogłabyś nie zauważyć, jak on niepostrzeżenie stanął ci na drodze, kiedy odwróciłaś się, żeby znowu w jakiejś szarży miotać słowa, i wpadłaś niemal na niego. Chociaż on oczywiście zamortyzował to wpadnięcie i ojej, jakże ciężkie szare chmury.
odbijam się od twojej szerokiej piersi i ląduje tam moja pięść, ale nie w złości, tylko w takim jakby wręcz symbolicznym geście bezsilności wewnętrznej. Patrzę ci się w oczy, trochę zadzierając głowę, jednak kapitan jest dość postawny. I mówię... Jestem wściekła. Jestem wściekła na siebie. Siebie? Ketemusa. Zrobiłam coś obrzydliwego. Oj. Czy masz ochotę wypowiedzieć słowa, żeby trochę ulżyć temu brzemieniu? Może chciałabyś przejść do mojej kajuty kapitańskiej? Tam będziesz mogła dowoli krzyczeć, albo rozrabiać, albo po prostu porozmawiać. Tak, zróbmy tak. Łapię cię za rękę, ciągnę cię w stronę tej kajuty. Ja po drodze tylko ściągam małpę. To już mówisz, wiesz, w momencie, kiedy cię tam... Tak. Ja tylko po prostu ściągam małpę i rzucam w stronę bosmana, żeby ona teraz wie, że nie może iść ze mną. Bo moja małpa, jak ludzie... Tam się zamykają drzwi. Poważni, to się to robi żarty i szydzi, więc nie chcę, żeby tutaj była. Tak, zamykają się drzwi. I w tym momencie tam wylewa się taki wściekły i trochę rozdygotany potok. Nigdy nie widziałeś Lucii w takim stanie. To raczej ty zapełniałeś tą wspólną przestrzeń milionem słów, a ona słuchała. A mówi, że od kiedy pojawił się ten sen, a potem pojawił się ten artefakt, Łyn zachowuje się jakby razem z tym artefaktem, ukradziono mu pół serca i duszę i cały rozum. A ty rzucasz się w wir tego wszystkiego jak na oślep, jak brawurowy głupek, jak zawsze, a ja w tym wszystkim najpierw dałam się przekonać widziadłu, a potem wróciło do mnie to wszystko, co postanowiłam zostawić za sobą i... Pamiętasz, jak pierwszy raz się spotkaliśmy? Oczywiście, że tak. Wiem, na pewno pamiętasz. Zresztą... Pierwszy rozdział mojej opowieści na temat naszej wspaniałej znajomości. I to, co po tym mi zawsze wypominałeś, pamiętasz? Powiedziałam, wyobraź sobie, że nie znam zupełnie świata i opowiedz mi go po swojemu. Widziałam, że ci się to spodobało. Bardzo. Ale to nie był żart. Ja naprawdę nie znam świata. Nie znałam świata innego od Labukki. Przez całe życie trzymana w ciemności. I dopiero Łyn nauczył mnie czytać i pisać. Dasz wiarę? To nieważne. Chodzi mi po prostu o to, że potrafię manipulować rzeczami, którymi żaden człowiek nie powinien manipulować i byłam uczona, żeby robić to za czyimiś plecami i wedle czyjegoś bez własnej woli, tak jak ktoś by chciał i teraz znowu jest tak samo. Przychodzi jakiś duch, mówi nam, co mamy robić i ja wracam do tego samego. Ten człowiek, szalony Joe, on nie był dla nas przychylny, dlatego że ty tak przyjacielsko do niego podszedłeś i że spijał miód z twoich ust. Ja to zrobiłam. Nie śmiem wątpić w potęgę twoich umiejętności, a jednak znam też swoją wartość. Lucio, ale o czym mówisz? Byłaś więziona? Byłaś... Tak, w pułapce własnego umysłu i konwenansów społecznych i niechcianego małżeństwa i wszystkiego. I można by wywrzeć zemstę? Oni wszyscy już nie żyją. Znaczy, chyba że chcesz wywierać zemstę na całym narodzie i... Lucio. Widzisz, miotam się. Widzę. Czy my naprawdę powinniśmy słuchać ducha i robić to, co on nam mówi? Może jesteśmy marionetkami w jego dłoniach? Może tak jak ja sprawiłam, że szalony Joe jest marionetką i tylko wydaje mu się, że robi to, co chce? Może tak samo on przychodzi tutaj, mówiąc nam, że jesteśmy do czegoś wybrani?
mówisz brawurowy głupek. Nie powtarzam tego dlatego, ponieważ poczułem się dotknięty. Nie, absolutnie. Właśnie tak chciałem, żeby to wyglądało. Duch jest intrygujący. W opowieści każdej właściwie grałby ważną rolę. Czy jest szczery? Nie wiem. Czy jest szczery wobec siebie? To jeszcze bardziej interesujące. Możliwe, że jest zagubiony. Może jego imię to nie przypadek. Może jest opętany. Ale ja, idąc w przygodę, aby odkryć prawdę, cały czas zachowuję czujność. Nie będę w stanie obronić wszystkich. Ale wiedz, że ty będziesz na pierwszym miejscu, Lucio Montini. Wiem, że tego nie potrzebujesz, że sama jesteś w stanie się obronić. To mnie fascynuje w tobie najbardziej. Myślę, że sama nie znasz swojego potencjału, swojej mocy. Ale chodźmy za tym. Wszak ten Markus... Markus to jest zły człowiek. To w jego oczach jest brak hamulców. On nie zatrzyma się przed niczym. Nienawidzę manipulacji. To obrzydliwe. To... Nie rób tego więc. Widzisz, znowu to robisz. Jesteś zielonym paradoksem. Mówisz, powstrzymajmy Markusa, nie znasz swojej mocy, a potem mówisz, nie używaj jej. Na jednym wydechu. Uważasz, że w tym jest jakieś zaprzeczenie? Nie. Złapmy Markusa bez manipulacji. Nie manipuluj, jeśli tego nie chcesz. A twoja moc może zaczynać się na inną literkę. Miałaś okazję kiedyś próbować likieru z harakiri pakakoro? Ja podchodzę do komutki i on jest bardzo wyczulony na takie sprawy. Cały czas będąc zwrócony ku tobie, tak żebyś miała wrażenie, że cały czas rozmawiam, a nie, że ja odwróciłem się plecami, wyjmuję malutką buteleczkę i jedno z ciastek, które leżą w salaterce, polewam takim bardzo gęstym pomarańczowym likierem. Widać, że to nagłe przełamanie konwencji upuszcza zupełnie ciśnienie. Oddycham głęboko, uśmiecham się i podchodzę już takim bardziej miękkim krokiem, już nie miotając się jak pomiędzy prętami klatki. Wyciągam rękę po tą słodycz. Mikiforo to bardzo wysokie, giętkie drzewa. Ciężko się wspiąć na szczyt, ale młodzi chłopcy stamtąd, skąd pochodzę, którzy chcą popisać się, potrafią wspinać się na szczyt i u samego szczytu wyciskać z kory odrobinę tego soku. Spójrz, jaki jest słodki. Czyli mówisz, że trudno go zdobyć, ale warto próbować. Tak, ale przyjmuję. W tym gestie chodzi mi tylko o to, że czasami warto pocieszyć się chwilą, póki trwa. Masz rację. Za dużo mówię, za dużo myślę. A poza tym świat opowiadany tak, jak ty go widzisz, jest znacznie ciekawszy od tego prawdziwego. I wspinam się na palce, żeby cię pocałować. Och, ja chętnie się lekko pochylam, żeby odwzajemnić ten pocałunek. Te usta są słodkie od tego soku. A sok jest bardzo, bardzo słodki. Myślę, że to wspaniały moment, Lucio Montini. Oj, nie miałem nie mówić przy tobie słowa wspaniały, a jednak emocje mnie poniosły. Razem uda nam się. La Bucca jest ważnym miejscem w naszym sercu. W twoim sercu ważny jest też Win Lynch. Ocalmy go od tej troski, która go gnębi. Boję się, że jeśli uda nam się odzyskać to, co stracił, to zyskamy kolejny problem. Widziałeś, jak się zachowuje. Nie jak on. Tak jakby nie mógł wyrzucić jakiejś zadry z serca. Musimy na niego uważać.
w równym stopniu co na ducha i Gretę. Smutni, zagubieni ludzie są w stanie dokonywać rzeczy nieobliczalnych, kiedy coś ich naciśnie. Dziękuję ci, że wypowiedziałaś te słowa. Powiedziałaś wśród nich, że czasami za dużo mówisz, wiedz, że mi nigdy nie za dużo tych twoich słów. Całuję twoje palce twoich rąk. I przejdźmy dalej. Wyjechałam się. A myślę, że to widać po mnie, że bardzo bardzo dobrze trafiłeś z tym komplementem. Jakoś tak ciepło trafił w głębie serca. Okej. Okay. Podróż trwa dalej. Jeżeli jeszcze chcecie coś zrobić, to jest na to jeszcze absolutnie czas. A jeżeli nie, to tak jak wspomniałem, czeka na was najgłębszy punkt morza. Jeśli chodzi o mnie, no to jakby zażynam się w tej pracy. Jedynie na co mam przerwę, no to potrzeby. Jak zasypiam, to nie śpię nie śpię dłużej niż dwie, może maksymalnie trzy godziny i zazwyczaj jakby budzę się oczywiście z twarzą w mapach, w różnych książkach, jeśli kapitan mi je udostępnia. Oczywiście, że tak. I zawsze jest to takie jakby go wybudzona z koszmaru. Okej. Okay. Tak, mimo wszystko jest w tobie taka odrobina satysfakcji, że ustaliłeś położenie wszystkich tych naprawdę ostrych i zdradliwych skał, z których również słynie ten region. I dzięki temu jest naprawdę praktycznie znikoma, jeśli w ogóle nie zerowa szansa na to, że przez nieuwagę lub pech zwyczajny, jak to się zdarza w żeglarstwie, nadziejecie się właśnie na takie ostrze, które byłoby w stanie przedziurawić kadłub statku. No to oczywiście do bosmana, no chyba, że kapitan już się pojawił mniej więcej na widoku, no to udzielam informacji. Tymi sprawami głównie zajmuje się wspaniały bosman. Tak, on to bosmana koryguje. On klepie cię po ramieniu, jak to zwykle w swoim zwyczaju, mówi do ciebie, świetna robota, synu. Nie wiesz nawet, czy on jest od ciebie starszy, czy młodszy, ale do wszystkich, którzy nie żeglują, mówi synu, także przyzwyczaiłeś się do tego. A do mnie też tak mówi, czy w związku z tym, że wygrałem statek? To... Mówił tak do ciebie, dopóki jeszcze nie wszedłeś na statek jako kapitan. Później już z pełnym szacunkiem się odnosi. Ja natomiast chętnie spotkałbym ducha gdzieś w trakcie tego dnia pływania. Ducha jest łatwo spotkać, dlatego że on konsekwentnie pracuje z marynarzami, po prostu tak jak zostanie mu przydzielona robota, taką robotę wykonuje. No możemy zrobić taką scenę, że gdzieś na jednym z najwyższych żagi, tam gdzieś duch mocuje taki lunek, wiąże linę i na tym bardzo wątłym odcinku, na którym można stać, pojawia się również kapitan. Tak. Ja nie uczestniczę w pracy absolutnie, nie przerywam ci jej, bo praca jest ważna, ale sobie staję, chwytam się jakiejś liny, zwisam tak krzywo i zagaduję. Duchu, pomyślałem sobie, czy nie bylibyśmy dobrą parą do rozwikłania pewnej zagadki. Wszak ty odezwałeś się w moim ojczystym języku, co może mi sugerować, że znasz ich więcej. Prawda. Znam wiele języków. Potrzebujesz tłumacza? Odkąd wylądowało w moich uszach słowo ciemiernik, cały czas obracam je wokół. Zastanawiam się, czy może w jakimś innym języku moglibyśmy odnaleźć jego słowo o podobnym znaczeniu, a wtedy odkryć, kim ten ciemiernik jest. No jako, że ja faktycznie tam znam te wszystkie języki tej, to zaczynam wymieniać w poszczególnych językach, jak to słowo brzmi. Okej. Okay. Ja chętnie z kolei słucham, ponieważ znając mnóstwo różnych opowieści. W językach tych żywych, tych już martwych, jak leci. Słuchaj, to w takim razie jeszcze poprosiłbym cię o kolejny rzut. I to według mnie byłoby wits i... knowledge, jeżeli się nie mylę. Jeżeli tak, jeżeli tak brzmi ta umiejętność.
To jako, że w fikcji jesteśmy razem i wszystkie słowa wypowiadane przez ducha ja wałkuję poprzez filtr opowieści, to chciałbym poświęcić swój jeden punkt bohatera, żeby dołożyć, jak rozumiem, 3 kości tak. Do tego tak. rzutu, tak? Ja to nie tutaj, był knowledge, tylko scholarship. Tak, ja tylko chciałbym nadmienić, że ja mam ten advantage linguist, że ja znam w mowie, w piśmie wszystkie języki tej, włącznie z tymi martwymi. Mm-hmm. To jest tak, że faktycznie ja to znam. Jasne. Nie wiem, czy to ma tu jakiś wpływ. Wiesz co, może pomóc, że w ogóle jesteś w stanie to zrobić. I teraz tak, sądzę, że 2 sukcesy, żeby trochę odgadnąć zagadkę tego imienia, a konsekwencja jest taka, że trochę zaczniesz się zastanawiać i przestaniesz uważać na trzymanie równowagi i po prostu poślizniesz się albo nie utrzymasz tej równowagi i będzie szansa, że polecisz, o ile nie schwyci cię w odpowiednim momencie kapitan. Dobrze, czyli tutaj mam 3 kości własne i jak rozumiem 3 od kapitana, tak? Mhm. Czyli to będzie 6, ja tutaj patrzę, jak to się, czy tu się wpisuje w jakiś sposób. Aha, nie, to będę musiał zrobić na raty. Najpierw rzucę 3 i 3 po prostu. 3 i 3. Bardzo ładnie. 30. Masz 3 sukcesy, czyli utrzymałeś się na tym wysokim żaglu, a przy okazji doszedłeś do wniosku, że raczej, oczywiście no każdy może nosić takie imię, ale zazwyczaj tego typu imiona nadawane są albo noszone są przez magiczne istoty, bo ciemiernik to tak naprawdę nie jest jakiś, nie jest nazwa własna, to jest nazwa... To jest nazwa rośliny. Tak. To jest nazwa rośliny. Nazwa rośliny, która rośnie podczas zimy w większości krajów tej. Więc na pewno pochodzi stamtąd, bo na przykład Keta nigdy nie słyszał o takiej roślinie, bo nadzwyczajnie Wifri nie rośnie. Ale ciemiernik to jest głównie na tych wschodnich terenach, czyli Aisyn, Usura, Rzeczpospolita. Ale jest jakieś podanie, może stamtąd, w których, nie wiem, jest postać takiego ciemiernika, albo jakieś zaklęcie, jakaś opowieść o tym, czy raczej doszliśmy do znaczenia tylko tego słowa? Wydaje mi się, że doszliście do znaczenia. Nigdy nie słyszeliście o osobie, która by nosiła takie imię. Ciekawe, czy to ma coś, ma jakieś znaczenie, drogi duchu. Że ten ciemiernik pochodzi z wschodnich ziem, że Greta chciała zabrać to do Aisyn, żeby pomóc swojemu ludowi, tą koronę. Być może to Markus jest ciemiernikiem. Mhm. Kwiatem, który przebił lodową powłokę. Greta wydawała się zaskoczona tym lodowym efektem. Jak uważasz, jak nam idzie? A może być to magiczna istota. Tamtąd pochodząca. Być może chyba właśnie ona odpowiada za to, co stało się z ludźmi z kompanii. Tym większa moja ekscytacja. Ty się obawiasz, duchu, czy nie? Widzisz, że zastanawia się nad odpowiedzią. To skomplikowane. Jeżeli pytasz mnie, czy boję się o swoje życie, to nie. Jeżeli pytasz mnie o to, czy boję się, co może stać się, jeśli nam się nie uda, to tak, jak najbardziej. Oby nam się udało. Być w strachu to nieprzyjemna rzecz. Spodziewam się. Oby. Nie przeszkadzam więc w pracy. Nie przeszkadzasz. To miłe towarzystwo. A w takim wypadku od razu siadam tam, gdzie stoję i zaczynam śpiewać. Mhm. Widzisz, że ja pracuję sprawnie, może nawet trochę żwawiej niż wcześniej.
sprawnie i tak widać po prostu po sposobie, w jaki zachowuję się na tym maszcie, jak się poruszam, jak to robię, że to nie jest praca, która byłaby mi obca, tylko najwyraźniej spędziłem na morzu długi czas. Już wcześniej to zobaczyłem. Okej, okay, to dalej. Więc ten śpiewający kapitan może zamknąć nasze rozmowy podczas tego rejsu, chyba że jeszcze ktoś coś chce tutaj dodać. Mhm. Jasne. Zatem powoli kapitan Musa kończy śpiewać, kiedy widać te wystające, jeżące się spod morza, spod morskiej toni skały. Jest ich na tyle dużo, że łatwo rozpoznajecie, iż zbliżacie się do miejsca, które będzie waszym przeznaczeniem. Ale jedna rzecz jest bardzo zastanawiająca i dziwiąca, chociaż może trochę pozytywnie, a może nie, sami ocenicie. Bo ten region, który zawsze słynął z wielkich wiatrów, z olbrzymich fal, z takich warunków, które potrafią w kilka sekund zetrzeć w pierzynę nawet duży statek, na którym jest doświadczona załoga, teraz jest nie tyle nawet spokojny, co wręcz martwy. Wiatr praktycznie nie wieje, tylko lekko co jakiś czas czuć takie ciche, spokojne muskanie takiego zefiru. Fale nie istnieją. Woda jest tutaj tak spokojna, jakbyście byli na jeziorze, a nie na morzu. Załoga zatrzymała się. Niektórzy się żegnają, jeszcze inni dotykają jakichś swoich szczęśliwych symboli, bo oni by się chyba nawet bezpiecznie poczuli, gdyby nagle teraz zaczęły wami targać fale lub dziać się inne nieprzyjemne dla statku rzeczy. I wokół was, co chyba najbardziej jest takie nieprzyjemne, jest taka grobowa cisza. Oprócz tej wody, która uderza o burty statku, nie słychać właśnie ani wiatru, ani szumu fal, ani ptaków, ani jakiegokolwiek odgłosu życia. I w tej ciszy, w pewnym momencie, z tego wysokiego masztu, już może nie tego pierwszego, na którym był duch, ale z któregoś innego, na którym akurat się znajdował, a z którego widział, że żeglarze gdzieś tam tracą tę wiarę i lęk zaczyna się gdzieś tam zakradać w ich serca, zaczyna dobiegać śpiew. Nie jest to może głos miły dla ucha, bo nie brzmi przyjemnie, ale jest słychać w nim, że jest ćwiczony do śpiewu i że nie fałszuje i śpiewa starą szantę, taką właśnie o nieulękłych żeglarzach, o ludziach, którym żadne morskie potwory są niestraszne, którzy nie kłaniają się żadnym sztormom ani bestiom, którzy ze wszystkiego wychodzą zwycięsko. Ten głos jest na początku pojedynczy, dość taki w dalszych częściach statku wręcz ledwo co słyszalny, ale wkrótce jeden głos, potem drugi, trzeci, czwarty, coraz więcej się ich namnaża, aż w końcu większość załogi śpiewa, chcąc dodać sobie siły, tak niektórzy patrzą na ciebie z wdzięcznością, że jako jedyny pierwszy okazałeś odwagę i wszyscy są bardzo spięci i bardzo czekający na to, co się stanie. Obok ciebie, Lucia, pojawia się Greta, która właśnie wyszła ze swojej kajuty, w której była. Patrzy na ciebie z tą trwogą w oczach, jaką miała ostatnio i mówi: to nie powinno tak być. Kiedy tu ostatni raz byłam, to te fale jakby chciały zniszczyć nasz statek. I co, myślisz, że już jest za późno? To niemożliwe. Nie wiem, ale to znaczy, że ta korona faktycznie działa, bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, jeżeli nie obecnością korony.
I myślisz, że... Bo jakby rozglądam się, rozumiem, że skoro fale są tak spokojne, to powinniśmy dosyć daleko wszystko widzieć. Tu nie ma żadnego innego statku w pobliżu, nie? Na razie jeszcze nie widzicie, ale jeszcze troszkę macie do tego punktu, do którego się zbliżacie. Myślisz, że on tam jest? Że właśnie w tej chwili próbuje, no, mówić to, co mówiłaś, robić to, co mówiłaś, otwierać portal i tak dalej? Jeżeli już to skończył, to sądzę, że po nas. Więc tak, pewnie tam jest. Dlaczego on to zrobił? I ona tak patrzy na ciebie niepewnie. Mimo wszystko ona traktuje cię chyba jako ostatnią osobę do jakichkolwiek zwierzeń. Mimo wszystko ścigała się przez długi czas i ona spokojnie wycofuje się do swojej kajuty. Ja jak jeszcze rzucam za nią, tylko wiem, jak to jest zostać zupełnie samemu. Ona może nie... udać się go uratować. Ona nie odpowiada. Pewnie to usłyszała, ale nie ma żadnej reakcji. Mhm. I faktycznie, tak jak powiedziała Lucia, nie minęło dużo czasu, aż dostrzegliście na początku niewielki punkt wyłaniający się zza horyzontu, aż w końcu ten punkt zaczął się powiększać. I przynajmniej znacie odpowiedź na jedno pytanie. Co się stało z galeonem kompanii? No tak, on stoi. Jest zacumowany. Żagle są zwinięte. Jest dokładnie w miejscu, w którym morze jest najgłębsze. Patrząc na ten galeon, na niezwyciężony nawet wasz statek, wydaje się być łupinką. To jest wielopoziomowy okręt. Najeżony... no, 30, może nawet 40 dział po obu stronach. Tak dużej wielkości, że mógłby nawet staranować co mniejsze statki. Teraz nie wydaje się, żeby ktokolwiek na nim był. To jest jedyne, co widzicie. Zacumowany statek kompanii, który jest bez ducha, ale nie jest zamrożony. Ale on jest zacumowany, ale tak jakby na środku wody, tak? Tak, na środku wody. A jest spuszczona kotwica, mimo tego, że tu jest ten najgłębszy punkt morza? Sądzisz, że takie statki, które pływają po oceanach, mogą mieć kotwicę, która nawet tutaj by sięgnęła dna. Albo przynajmniej jakieś mielizny. Win Lynch. Ja zakradam się. Właściwie zakradam, no po prostu podchodzę tam, gdzie ty jesteś. Jest. Ale podchodzę brzmi niewystarczająco dramatycznie. Tak, ja w ogóle się zakradam raczej. Czy ty wiesz, co może się teraz dziać? Wydajesz się wiedzieć trochę więcej o tym przedmiocie, niż decydujesz się nam powiedzieć. Ja już sam zaczynam nie wierzyć w to, co widzę. Jakby wszystkie mapy, wszystkie opowieści wskazywały na to, że tutaj powinien być Cegon na morzach, a tu... To jest za spokojnie, jakbyśmy byli na jeziorze. Zaczyna mnie od tego wszystkiego boleć głowa. Boli ciebie głowa na początku tej całej wyprawy. Może to nie jest związane z tym, co się tu dzieje? Możliwe. Nie nam oceniać w sumie, kapitanie. Kapitanie, jak myślisz, jak głęboko tutaj jest? Wyglądam tak, jakby to miało mi coś podpowiedzieć. Mówią, że najgłębiej. Najgłębiej. Chciałbyś zanurkować? Zanurkować może nie, choć mnie w sumie ciekawi to zacumowanie tutaj. Mhm. Jeśli to jest najgłębszy punkt, to ciekawe, ile kotwica mierzy. To może być naprawdę ciekawe, ale to na pewno nie na teraz. Czy... Idziemy się rozejrzeć po statku, bo mam jakieś dziwne przeczucie, że coś tam znajdziemy. Lub może kogoś. Idziemy się rozejrzeć po statku brzmi jak zdanie wypowiedziane przez kogoś głodnego przygód. Widzę, że ból głowy ci odszedł. Tak, albo martwego. I właśnie jakby słysząc wręcz to pytanie, zbliża się do was Bosman. I jak to zwykle, kiedy jest zestresowany, jest jeszcze bardziej... albo próbuje być żartobliwy i mówi do ciebie, Kattej,
mój najjaśniejszy wilku morski, jakie są rozkazy, co robimy? Bo ludzie już się nie mogą wprost doczekać, co nowego szykujesz im w tej legendzie, która pewnie z tego kiedyś powstanie. Ach, widzę, Jose Sanchez i Rarocha Calderon, że mniej w tobie dzielności niż w mojej Jasiri. Dlaczego się zatrzymaliśmy w ogóle? Płyńmy do tego galeonu. No dobra. Brzmi to ryzykownie, ale... jak najbardziej, kapitanie. Tam, gdzie jest ryzyko, tam jest opowieść. A zresztą Win Lynch Manosa chciałbym za nim pójść. No, to prawda. Być może nie zbliżajmy się tak bezpośrednio do dział, jeśli ktoś by tam był i by nas powystrzelił. Dzięki tobie, synu, naprawdę udało nam się ominąć te skały i to nie musieliśmy się nawet za bardzo natrudzić, więc dzięki. On cię tak klepie po ramieniu, ale to jest ten rodzaj klepania, że ty się tak wręcz lekko zgiąłeś. Tak. Tak, a więc zarządzam, żebyśmy płynęli. Oczywiście Jose sam wie, że trzeba to zrobić ostrożnie, ale wszyscy oczy szeroko otwarte, prace takie żeglarskie, które nie są niezbędne, teraz stoją, żeby nie robić hałasu i nie odwracać uwagi. Jesteśmy czujni. W sensie mówię o załodze, a wspaniali goście na statku muszą podjąć swoje decyzje. Tak. Bosman jest człowiekiem, który tak jak malarze tworzą sztukę z malowania, tak on tworzy sztukę z żeglowania i bardzo zręcznym, lekko wręcz, no powiedzielibyście ryzykownym manewrem, bo on go przeprowadza bardzo szybko, zbliża się burta w burtę z galeonem. Ty wiesz, Kete, że on to robi specjalnie, żeby w razie czego, gdyby ktoś z tego drugiego statku chciał otworzyć ogień z armat, to teraz nie będzie mógł tego zrobić, bo po prostu wasz statek jest zdecydowanie za blisko, by było to bezpieczne. Tak naprawdę wręcz wystarczy przełożyć nogę w tym momencie, żeby przejść na drugi statek. Podchodzi do ciebie Bosman, kapitanie, i mówi, to jak, wszyscy ludzie mają przejść, część ludzi, czy tylko wy, wasza czwórka, co robimy? Chyba pójdziemy tylko w czworo. Jak to mówisz, to widzisz, że ja już przełożyłam nogę i stoję na pokładzie po tamtej stronie, rozglądając się, czy rzeczywiście nikogo tam nie ma. I tylko pokazuję trochę z taką miną, co jeszcze tam robicie. Za wami nie pozwólcie znowu się tak wykazać. Za wami znowu pojawia się Greta. Nie mówiłam chyba tego wcześniej, ale mój brat, on ma ze sobą około setkę ludzi. Albo śpią, albo gdzieś popłynęli. Idziesz z nami? Mogę pójść z wami, ale nie gwarantuję, że będę po waszej stronie. To mój brat, mimo że mnie zdradził. Chociaż nie wiem w sumie. W takim razie sugerowałam, żebyś jednak została. Dobrze. Bosman tak patrzy na was wszystkich, lekko podnosząc jedną brew. To co dalej? Jesteście pewni, że chcecie iść we czwórkę? Jak liczna jest załoga mojego statku? Co, też około 100 osób, bo żeby płynąć takim brygiem jak ten, to tyle osób jest wręcz konieczne. I większość z tych, z twojej załogi, to są też ludzie, którzy potrafią władać bronią, czy to białą, oczywiście, czy to prochową. Ale ten galeon wydaje się opuszczony, nie? W sensie, nawet jeśli on tutaj jest zacumowany, to raczej byłoby kogoś widać. Ja się nie znam. Teoretycznie mogło być pod pokładem wszyscy. Ale chodzi mi o to, że nawet jeśli tak, to znaczyłoby, że albo są ukryci, albo celowo zeszli pod pokład z jakiegoś powodu, nie wiem, robią tam coś bardzo ważnego w tej chwili. Gdyby to był po prostu postój, czy gdyby załoga nie była wtajemniczona w coś, co się tutaj dziwnego dzieje, to normalnie powinniśmy kogoś widzieć, prawda? Raczej on tak wygląda dziwnie, wiemy, że tam coś jest nie w porządku. Raczej to jest dziwne, ale teoretycznie w ogóle jest szansa, że oni faktycznie są na przykład wszyscy ukryci. No tak, to... A czy poza naszymi dwoma okrętami i poza skałami coś jakby z wysokości patrząc w zasięgu pola, w polu widzenia jest jeszcze, czy tylko tyle? Nie, nic nie ma. Absolutna pustka, ani jednego statku. No i nie zareagowali w żaden sposób na to, że ja już przeszłam na ich stronę i stoję po tamtej stronie, więc albo chcą nas wciągnąć głębiej w pułapkę, albo się nie zorientowali, że tu jesteśmy. I dlatego weźmiemy wsparcie.
Juan Sanchez i Roja Calderon, ty zostaniesz z połową ludzi na naszym statku. A ty, Birgit, weź swoich ludzi od abordażu i idź za nami. Idziemy cicho, z bronią wyjętą i gotową do ataku, ale prowadzi nas najwspanialsze ze strażniczek, Lucia Montini. Ja wyciągam miecz i też przechodzę na drugą stronę. To jest ten taki odgłos, gdzie wręcz wasze uszy atakowane są przez odgłos wyjmowanych szpad, tak, odciąganych kurków i tak dalej. Ja wyciągając dwa pistolety z pasa, który mam na piersiach, na skos, a uśmiecham się tylko do kapitana i mówię, będziemy się skradać w ponad 50 ludzi. To świetny wers twojej pieśni. Bezszelestnie. Spróbuj usłyszeć moich ludzi, gdy się skradają. Pistolety i idziemy. Ściągam miecz z pleców i również ruszam. Tak. No to ja gdzieś tam mniej więcej ostatni i gdzieś tam tak... Jest to troszeczkę słyszalne, ale nie na głos, jakby tak, jakby mówił sam do siebie, mówię po montańsku allons-y, czyli naprzód, i staram się po prostu zrobić abordaż, choć widać, że pierwszy raz przeskakuję na linię. Tak, ale zdecydowanie był to chyba najbardziej udany abordaż w dziejach, bo bez strat i bez jakichkolwiek przeciwności wszyscy znaleźliście się szybko na drugim okręcie. No faktycznie on jest o wiele większy od waszego statku, jest o wiele lepiej wyposażony, no i tak? Ty, Iris, coś chciałaś powiedzieć? Chciałam też dodać, że bezgłośnie. Tak, tak, w miarę możliwości bezgłośnie. Jak to ludzie kapitana Musy. Wchodzicie pod pokład. Pewnie byście musieli sporo się nachodzić, żeby przejść cały pod pokład, ale mam pytanie do was. Czy chcecie szukać jeszcze czegoś innego na tym statku, kiedy otwieracie drzwi naprawdę szerokiej, naprawdę takiej przestronnej, bardzo bogatej kajuty kapitańskiej i widzicie, że w jej centrum unosi się iskrzący i lekko buzujący taki błękitny okręg, który absolutnie wygląda jak coś niezwykle magicznego, jak portal? Chyba tak. Nikogo tam nie ma. Jest tam tylko ten portal. Tak. Widać, co jest po drugiej stronie portalu? Nie. Wskazuję na niego, patrzę na ludzi za mną, mówię, tam jest naszych tu przeciwników. I prawdopodobnie wielki potwór. Bill się uśmiecha i tak mówi, tak trochę jakby to kapitana tylko, ale to jest dość teatralne. Kapitanie, ona wie, że jeden z naszych jest warty trzech ich, co najmniej. Nawet lepiej, jeśli nie wie, to będzie miała okazję się przekonać na własne oczy. Cudownie. A czy jest w tej kajucie przedmiot... No na przykład taka korona, albo jakieś pismo, jakaś księga, coś, co mogłoby być wykorzystane przy otwarciu czegoś takiego, ale nie wzięte ze sobą. Raczej nie. Jest tutaj faktycznie bardzo dużo ksiąg, ale cały ten gabinet jest tak naprawdę w całości urządzony tak, jak był, no może dla Christophera White'a najprawdopodobniej. Nie ma tutaj żadnych rzeczy, które wydawałoby się przeniesione przez Markusa bądź jego ludzi. To w takim razie stojąc jeszcze na tle tego portalu, zwracam się w stronę ducha. Ty, który chcesz, żeby cię nazywać duchem. To jest ostatni moment, jeśli czegoś nam nie mówisz, jeśli jest jeszcze jakaś wskazówka, którą możesz nam dać, prawda, którą możesz nam objawić, to teraz. Ostatnia szansa. Zobacz, zaufaliśmy się, dotarliśmy aż tu. Powiedziałem wam wszystko, co sam wiem. Nie narażałbym waszego życia w żaden sposób i nie mam przed wami nic do ukrycia. Jeśli tam jest ktoś, kto chce zbudzić potwora, to tam trzeba wejść. Jeśli jest coś, o co jeszcze chcesz mnie zapytać, pytaj. Sam powiedziałeś, że nie masz nic więcej do powiedzenia. Ja się odwracam i przechodzę przez ten portal. I dosłownie takie... W
Liczę na to, że będzie ktoś iść za mną, ale... Bill wchodzi absolutnie za tobą jako drugi. Jego ludzie również się tłoczą. Ale mówisz Bill, to ten człowiek ode mnie? Tak, człowiek od ciebie. Ale... Może niewyraźnie powiedziałem, ale to jest kobieta, to jest Birgit. To jest szefowa oddziału abordażowego. Jasne, no to ona wchodzi i razem z nią ludzie... Oni poszli za nią, a ona poszła, bo poszła Lucia i ona już po prostu czeka, aż coś się zacznie dziać. Nawet nie czekała na twój rozkaz. Nie, no najlepiej nie sprawdzać, czy portal jest stabilny. Wcale, po co? Totalnie. Portale mogą być niestabilne? Czy to jest nie pierwszy portal, który spotkałeś? Win, nie zagaduj swojego strachu. Naprzód! Allons-y! Tak, allons-y. I wchodzę. Nasi bohaterowie weszli do tego tajemniczego portalu. I to na razie koniec. Chociaż nie oznacza to, że to koniec ich przygód. W tym momencie stawiamy ostatnią kropkę w tym odcinku. I przed nami trzeci, finałowy już odcinek naszej przygody Władca Fal, na który już teraz chciałbym Was serdecznie zaprosić. Mam nadzieję, że jak do tej pory podobała Wam się nasza historia i że będziecie ją dalej śledzić. Dajcie proszę nam znać w komentarzach o Waszych wrażeniach i odczuciach. I cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia. Ahoj! Zdawało się, że starzec rzekł: odejdź, żony, odejdź. Jutro z dolą swą w mieszku będziesz siadł i to czas, by w końcu odejść. Odejdź, żony, odejdź, odejdź, żony, odejdź. Podróż długa jest, wiatr zbyt słabo dmie i to czas, by w końcu odejść. Wstrętny był to wiatr, fale wielkie wciąż. Odejdź, żony, odejdź, nas zalało, lecz żyje każdy mąż i to czas, by w końcu odejść. Odejdź, żony, odejdź, odejdź, żony, odejdź. Podróż długa jest, wiatr zbyt słabo dnie i to czas, by w końcu odejść. Płynąć nie chce się w tym zbutwiałym pniu. Odejdź, żony, odejdź, zabroniony rum, żarcie niczym psu i to czas, by w końcu odejść. Odejdź, żony, odejdź, odejdź, żony, odejdź. Podróż długa jest, wiatr zbyt słabo dmie i to czas, by w końcu odejść. Zarzekamy się, każdy więcej chce. Odejdź, żony, odejdź. Pora zejść na brzeg, gdy podróży zmierzch i to czas, by w końcu odejść. Odejdź, żony, odejdź. Odejdź, żony, odejdź. Podróż długa jest, wiatr zbyt słabo dmie i to czas, by w końcu odejść.